ognisko. Anetta Czyżak. Iwet Nogala. Rozpoczynamy uroczysty, wyjątkowy dla nas wszystkich wieczór. Otwieramy drugą galę sportu pięknej sali teatralnej Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach. Serdecznie witamy przedstawicieli organów samorządowych, dziękując za przyjęcie zaproszenia. Witamy gorąco kibiców sportowych i sympatyków sportu, dziękując za okazywane sympatie i dopingowanie naszych zawodników podczas imprez sportowych. Szczególnie serdecznie pragniemy powitać wszystkich sportowców przybyłych tutaj na naszą galę, trenerów, działaczy sportowych i Was, drodzy Państwo, sympatyków sportu. Zgodnie z protokołem, 5 najlepszych sportowców 2013 roku, 3 najlepszych trenerów 2013 roku, najlepszego działacza sportowego 2013 roku, odkrycie roku, czyli największą niespodziankę ubiegłego roku oraz najlepiej zorganizowaną imprezę sportową w 2013 roku wybrała kapituła wyłoniona przez Radę Sportu. Przedstawiamy skład kapituły. Sylwia Wandachowicz, Jacek Wandachowicz, UKS Chrobry. Danuta Jakubiak i Rafał Jaworski, UKS Gimsko. Jan Rączewski, Marian Kowalewski, Klub Sportowy Fala. Franciszek Sklenarz, Międzyzdrojski Klub Sportowy Bushido. Anna Zjawińska, Jarosław Marchalewski, Taneczny Klub Sportowy Jantar. Tomasz Kozłowski, Klub Biegacza Sporting. Mateusz Bobek, Przewodniczący Rady Sportu. Sportowa imienia Andrzeja Grupy. Adam Celiński, Stadion Miejski. Henryk Nagalek, Urząd Zdrowia. Najpopularniejszego sportowca i najpopularniejszego trenera 2013 roku wybrali mieszkańcy miasta i gminy Międzyzdroje, głosując za pomocą kuponów dostępnych w informatorze samorządowym gminy Międzyzdroje. Wpłynęło, uwaga, łącznie 1342 głosy, w tym 111 głosów nieważnych. Wysłuchajmy utwór pod tytułem Dla Was ta gala, do tekstu Doroty Sienewicz. Zaśpiewa była członkini zespołu Wyrów Kabaretopodobny, osoba bliska sercu zawodnika nominowanego. Przed Państwem Anna Kolesińska. Powitajmy ją. Was czeka na Cię, kiedy zgubię się w Was.
Koordynatorzy drugiej gali sportu, to jest Rada Sportu, Referat Promocji Urzędu Miejskiego, redakcja Informatora Samorządowego Gminy Międzyzdroje z dużą pomocą Międzynarodowego Domu Kultury, pamiętając o randze imprezy, proszą o potraktowanie jej jako formę dobrej zabawy. Jednak już samo nominowanie to duży sukces, a otrzymanie statuetki to ogromne wyróżnienie. Nominowani to reprezentanci 6 klubów sportowych o różnym poziomie sportowym, dużej rozpiętości wieku i szerokim wachlarzu sukcesów. Wyniki głosowań członków kapituły oraz głosy mieszkańców powinniśmy wszyscy uszanować i przyjąć jako ostateczne. Pierwsza kategoria – najlepszy działacz sportowy 2013 roku. Prezentacja nominowanych. Rafał Jaworski – zapasy w stylu wolnym. Marian Kowalewski – piłka siatkowa. Jarosław Marchalewski – taniec towarzyski. Jan Rączewski – piłka nożna. Andrzej Sawicki – karate kyokushin. Waldemar Witkowski – tenis stołowy. O odczytanie werdyktu i wręczenie okolicznościowej statuetki prosimy zastępcę burmistrza Międzyzdrojów panią Katarzynę Kuterewę-Gnitecką oraz człowieka od pół wieku związanego z międzyzdrojskim sportem, a szczególnie z piłką nożną, pana Henryka Jabłońskiego. Przypomnijmy tylko, że w roku ubiegłym tytuł ten otrzymał pan Waldemar Witkowski, działacz i prezes UKS PROW. Witamy państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że również w tym roku mamy przyjemność odczytać, któż z państwa spośród działaczy sportowych został wyróżniony przez kapitułę. Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie. Przepraszam za chybkę, ale to taka pora roku, że zwykle się przeziębiamy. Proszę państwa, mnie jest bardzo, bardzo miło, że po raz drugi przypadło mi w zaszczycie wygłosić werdykt ewentualny, proszę pani burmistrz. Koperta jest zalakowana. O osobie tej mogę powiedzieć najogólniej mówiąc, że życie swoje i serce poświęciła dwóm osobom. Po pierwsze Angelice, po drugie klubowi sportowemu Fala. Jan Rączewski. Nie spodziewałem się tej nagrody. Serdecznie chciałbym podziękować wszystkim, w szczególności Andrzejce, która jest zawsze ze mną. I oczywiście ta nagroda jest dedykowana także mojemu teamowi, który jest zawsze ze mną, czyli zarządu Zdrowia Fala Międzyzdroje, którzy są ze mną. Dziękuję serdecznie jeszcze raz. Dzięki, po prostu dzięki. Dziękujemy państwu. Kłaniam się. Proszę państwa, kategoria odkrycie roku, czyli największy talent sportowy w 2013 roku. Prezentujemy nominowane. Agata Konicka, tenis stołowy. Paweł Kopaczka, zapasy w stylu wolnym. Natalia Matyla, piłka nożna. Michalina Ruśkiewicz i Oskar Celk, taniec towarzyski. O odczytanie decyzji kapituły i wręczenie statuetki prosimy wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, a zarazem przewodniczącego Rady Sportu, pana Mateusza Bobka oraz radną Rady Miejskiej, panią Dorotę Sielewicz.
W roku ubiegłym odkryciem roku została wybrana Natalia Jaworska z UKS Blisport Zapasy. Senior Hobby. Termin 18-19 maja 2013 roku. Organizator Taneczny Klub Sportowy Jantar Międzyzdroje. Puchar Polski Seniorek i Seniorów w Zapasach w Stylu Wolnym. Termin 25-26 stycznia 2013 roku. Organizator UKS Gimsport Międzyzdroje. Olimpiada Sportowa dla Najmłodszych. Termin 16 listopada 2013 roku. Organizator Klub Sportowy Fala Międzyzdroje. Trzecie Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Weteranów w tenisie stołowym. Termin 6-8 września 2013 roku. Organizator UKS Probry Międzyzdroje. Mistrzostwa Polski Seniorów i Juniorów 17-18 lat Polskiej Federacji Karate Kyokushin i Polskiej Organizacji Shin Kyokushin. Termin 20 kwietnia 2013 roku. Organizator Międzyzdrojski Klub Sportowy Bushido. I ostatni, bieg śniadaniowy. Termin 17 sierpnia. Organizator Klub Biegacza Sporting Międzyzdroje i Sporting Bogusław Mamiński. Odczytanie wyników głosowania kapituły i wręczenie statuetki poprosimy panią dyrektor Międzynarodowego Domu Kultury Jadwigę Wober oraz kierownika Domu Kultury pana Artura Duszyńskiego. Jeszcze tylko dodajmy, że w ubiegłym roku najlepiej zorganizowaną imprezą był Międzynarodowy Meeting Lekkoatletyczny imienia Władysława Komara i Tadeusza Śliwackiego, którego organizatorem był Klub Biegacza Sportu. Witamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Jest nam niezmiernie miło. Ta kultura, czy duże K, małe K, i kultura fizyczna jest nam szczególnie bliska. No i oczywiście bliskie są nam imprezy, które organizujemy w różnym wydaniu. Tu może kolega lepiej widzi, bo te światła jednak prażą, więc odczyta werdykt. Dzień Państwu. Imprezą roku został turniej tańca towarzyskiego Perła Bałtyku Open juniorów oraz seniorów hobby. Poproszę się przedstawicieli Janta Międzyzdroje. Pani Aniu, Panie Prezesie, zapraszamy po odbiór statuetki. Szybciej niż nie.
Dziękujemy, szanowny kapitał, za to wyróżnienie. Ale chyba najbardziej chcieliśmy podziękować wszystkim tym, którzy nam pomagali w organizacji tej imprezy. Także wszystkim rodzicom naprawdę szczerze i mocno bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dużo za to moje zdanie niskie i rodziców, którzy pomagają przy organizacji. Dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, wsparcie materialne dla sportowców jest bardzo ważne, niezwykle ważne, ale niezwykle istotne jest również wsparcie duchowe. O takim wsparciu pomyślała twórczyni zespołu Wybuch Kabaretu Podolny, osoba zaskakująca pomysłami i wiernie kibicująca naszych sportowców, pani Dorota Sielewicz. Wystąpi przed Państwem Wyrób Kabaretopodobny w przedstawieniu pod tytułem Wsparcie duchowe. Oczywiście troszeczkę. Trochę gapa ze mnie, czyli zapomniałam i Artura i obydwoje zapomnieliśmy, ale teraz to już ja wyjdę na salę. Bo my również dla zwycięzcy w kategorii najlepiej zorganizowana impreza roku fundowaliśmy jako Dom Kultury voucher dla dwóch osób na wszystkie wydarzenia kulturalne podczas 19. już edycji Festiwalu Gwiazd w Międzygrodach. Dziękuję bardzo, bo Ania i krótka niż Janda, to troszeczkę też moje dziecko. Dziękuję. Swojej gminy. Przygotowuje się od 3 tygodni, a jako wskazówkę ma zbiór pytań. Problem w tym, że umysł Mirki wyjałowiony przez Facebooka i niedotleniony z powodu braku aktywności fizycznej nie przysłali. Ludzie no, kilometry tras schodziła. Czytam już kolejną niedzielę. No, niby o wszystkim słyszałam, lecz szczegółów znam niewiele. Powiedzcie mi, jak wybiorę to, co ważne. Wiedzę z różnych dziedzin wcale, jak na tyle pytam jeszcze, odpowiedzi no nie znam wcale. Słuchajcie, czemu lipy te zgubienia są babkami proszalnymi? Fascynujące. Po co oto też babenka zjechał kiedyś z ludźmi swymi? A Woliński Park? O rany, który powstał tutaj roku? Ile metrów wzwyż osiąga żółt nizinny w pełnym skoku? To w ogóle... No i skąd ładniejszy widok z klifu na pełne morze się odsłania? Z Kawczej Góry, Świnnej Kępy, czy też może i z Gosania? Ale patrzcie, mam tu lepsze. Czy nagrodnie żyła Stynka, jak legenda znana głosi? I kim była ta Storada, skoro dobie imię nosi? A do tego muszę wiedzieć? Nie, to rzeczy są tragiczne. Jaką tu genezę mają nazwy ulic historyczne? Piastowska, Mieszka I, Dąbrówki, Książąt Pomorskich, oczy z orbit mi wychodzą. Już 12 na zegarze. Niech ktoś przyjdzie i pomoże. W Goszczu warto wsiąść.
przegnane z Pomorza przez księży i dumów. Ja mogę sprawić, że to, co zabiłem, wnet się uprości. Jeden warunek. Trzeba napełnić mój róg obfitości. Wina, wina, wina dajcie. Mieszko, bierzaj tu mężu. A to ci gadzina. On dziecku zaszczepia pociąg do wina. Opili jako prasę. O, wszyscy czujemy, że opity jak świnia jest. Opity jak świnia. No za co? Przestańże że dobrów. No chociaż po śmierci. Dziury mi wrzuć tu głowę zdjęcie. Chyba metody na takie znaki. Wodą święconą kropli mi w twarz. O, to dobry pomysł. Łatwo powiedzieć. Twarze mam cztery. O, Bolko, Bolko, pomóż, mamie. I kopnij go w cztery litery. Ja mam swego syna. Co ja się mam męczyć? Przepraszam. UKS Gimsport na sali jest? Jest. No, właśnie, to proszę, proszę, pani Danuś, pani Danuś. Podrzuci mi pani jakąś perełkę, nie wiem, kopaczka, o, albo Jaworskie, nie wnikam, proszę Jaworskie. Jaworskie, proszę. Nadszedł dzień, tylko się zapomnij, daje się nie szybko. Zawsze mam cię do końca, bo czekana jest blisko. Postaram się na podróżkę, nie dostarczę. Zdjęcie, nie Kulki? Kulki? Ej, to prywatnie!
w roli polityka przydadzą się jeszcze wszystkie moje twarze. Jedną mi oplują, to drugą pokażę. No nie, jeszcze dycha? Chłopaki z Bushido, robota jest. Bo jak ktoś się szkoli przy mojej scholi, to teraz nie może boli. Korona wam z głowy nie spadnie, a mi mogła. No dawaj, Mentos! To się opierniczasz! Dawaj, Mentos! Nie, tylko nie Mentos. Na, dawaj! Zabić! Białogłowo? A, czyż to syn mój?
przesadziłeś. Jesteśmy w Międzyzdrojach. Ale mamuski, to ty nie jesteś. Ale ja bym tak bardzo chciał być jak on. Ja tak ćwiczę, bo trenuję bieg na Monte Cassino w maju. Po co ty tam na Monte Cassino? Toż do klasztoru iść nie możesz. Ty masz być moim następcą. Tatku, spokojnie, ja twoim następcą na pewno będę. Ale co ty, miałeś tyle lat i nie miałeś czasu, żeby zerknąć na internecie, bo ja ci polskich żołnierza bez zabiegnę. Nie pyskuj, no. Przestań mi biegać, bo taka eksplozja endorfin to może nawet zabić takiego chyrlaka jak ty. Ale my już nie żyjemy. Aha, no tak. Ale ty nie zmieniaj tematu. Tylko ściągaj to, bo hańbisz sportową koszulkę, no. Ale on mi się na niej podpisał. Ściągaj to w tej chwili i bez gadania. Gdzie ty pasujesz, chłopaku? No i wypowiadaj swoją kwestię. Jak ćwiczyliśmy? Bogusław I. Pomorski książę. Który w zależność padł od cesarza. No nie patrzcie tak z potępieniem, bo to się władcą czasem przydarza. Mieszko, to ty chyba wiesz lepiej, tak? Kilka lat później, gdy zamarzyłem, do obwołano mnie drugi panem, Duńczyk. No a jakże, silniejszy wiele. Karp mi do ziemi przygniótł koralny. A wasza rodzina mi nie pomogła. Choć teście moim był Mieszko stary, w Polsce skłóconej, na części rozbitej, nie można było dawać już wiary. Oj, dobrze, już dobrze. Może i podział na tę dzielnicę. No, Krzywoustę nie wyszedł ładnie. Ale nie raz, ani nie dwa. Wasze Pomorze też się rozpadnie. I Brandenburgi słuchać będziecie, a ludzie potem Prusaka. Boście nas ostawili. Oj, Boguś, no, dajże mi spokój. Wszyscy to wiedzą. Niech serce chce gada mądrala. A za łokietka, ludzie, z piastowej miny Polski nie musi już żadna pala. Nawet Pomorze Gdańskie stracą. Sklepni! I co z tego błysku? Ważne, że dzisiaj Polska ma morze. Są fale, są bryzy, jest i klub fala. Naucz się walczyć, że nikt bezkarnie nazwiska piastów nigdy nie kala. Kapisz to? Właśnie! Dość tego! The concert. Piłka nożna, piękne siatkarki. Piękna, piękna. Cholera. Piłkarze może są brzydcy, ale siatkarki najładniejsze na całym świecie. I to Międzyzdroje. I nie tylko. Cóż, mogę powiedzieć. Przepraszam pana bardzo. Jak pan się nazywa? Ty nie wiesz? Jestem Jan! Oto ja! Kapitan tego statku, który płynie w tej fali! Ja pracę znałam takiego Honzika, zanim to mnie wydali za tą waszą polską pierdolę! Czy ja tak mogę spytać, można z panem Sweetkę? Sweetkę? Na fejsa? Tak! Tak, oczywiście! Synu, dajcie go pomocnego pudła! Synu, ja to się tu kończyło. Szybciej, bo fala wchodzi. No już! Gdzie? Wójtek! Dziękuję bardzo! Idzie do fejsa, synku, nie bardzo, bardzo! Wielkie mi na
nazwisko. Z Gryfitów ludzie pochodził Erek Wielki, co po unikalności Skandynawią władał. Matką wielu królów stamtąd była córka Magdalena. Na swoim nosie miały trony Danii, Szwecji, Norwegii i Anglii. I to ja, doktor Rada na ulicy Kolejowej upamiętnia postać córki Mieszka I i doprawy Świętosławy. Jako żona króla Szwecji Eryka Zwycięskiego, a potem króla Danii i Norwegii Svena Widłobrodego, wyda na świat Olofa, Haralda i Kanuta, królów czterech państw. Ale widzicie, że nawet dzieci takie rzeczy wiedzą. No wiedzą. Ja się nie dziwię, że wiedzą. Jak o was, to całe książki rosyjskie i tą historię piszą. A o nas? O Gryfitach? Prawie nic. Tylko chciałem nadmienić o tym, Natku, że napisane jest, że klękałeś przed krzywą stóp. Ty mi tego, Boguś, nawet nie przypominaj, bo jak ja sobie że ja miałem klękać przed tą piastorską ochybą. To mnie normalnie zaczyna całego telepać. A ty nie spij tak nie gaczy, tylko lepiej leć po... No wiesz co? No właśnie, mogę ci przypomnieć. No po nasz hek, po Gryfa. Ale chcę, tatku. Mam Gryfici. Zabierzcie stąd tego mutanta. Ni to orzeł, ni to lew, nawet nie osioł. Ja wam pokażę prawdziwy herb! Śpiewamy? Dawaj tam! Tak będzie kraj na stołę, tak będzie piasku prąd, zwycięży ogrom biały, zwycięży polski ród! Nasza ziemia! Popatrzcie sobie na herby pomorskie, no bo odbyś to. No właśnie. Województwo zachodniopomorskie, a przy tym Szczecin, Gryfice, Gryfino, Słupsk, Świnoujście, Wolin, Szczegatów, Koszalin, Anklam, Greifswald, powiat kamiński i całe Kaszuby. Co ludzie? Ale mało. Wolko biegnij. Biegnij po naszym tajnym gronie. Spółdzielnia Cukiernicza Mieszko! Kto wie, co kto ten tylko jego? A za dzisiejszy impreczek! Patrz! Spójrz, jakie to bazenne, no! Konsumpcjonizm gubi ten kraj! A żeby ludzie? A żeby wam w tyłki poszło! Tak wam mówię, o! Zdrajcy! Tak tu się dobrze powiedział, bo cudnie do biała śmierci! Boguś! Bogus! Nie no, Boguś! Co ty robisz? Przecież mówiłeś, że to biała śmierć! Mówiłem, tak? Mówiłem? A! Bo ja zapomniałem dodać, że jak chcę mówić... Bogus, wypluj to ładnie. Bogus wypluj. 3, 4. Bogus wypluj. Bogus nie wypluwa. Wypluj. Bogus wypluj. 3, 4. Wypluj to ładnie. Zrócę się stąd gdzieś pokazać. Środek nocy. Nie nauczę się. Gdyby Marta tu była, przecież ona mi wszystko tłumaczyła. Ale nie, bo ja wolałam sobie słinki na Facebooka robić. Przecież gdyby ona jeszcze raz mogła mi wytłumaczyć. No i co? Znowu czegoś nie wiesz? Ja ci wszystko tłumaczyłam dziś fachowo. Ale żeby jeszcze w nocy wzywać mnie we śnie duchowo, no to nie będzie. Oho, nie mnie jedną, jak widzę. Co za wytworne towarzystwo! Przepraszam!
pytania, łatwo odpowiedzieć skarbę. Chociaż dzisiaj ją pytałam, a już pierwsza ma zegarko. No nie wyślij, pójdź, wykończy mnie. I po co ja tu pierwsza karabę? Zjawiła mi się ta maskarada. Po raz ostatni ci odpowiadam. Lipy są babkami proszalnymi w boku. Przypominały trzy babki, że brzącą ją różne pod kościołem. Co to mieszka? Otto z Bamberga przyjechał szcić Pomorze, bo mu Bolek krzywosty kazał. No niestety. WPE. Chociaż to prosto. O, fajnie. Żubr nizinny potrafi przeskoczyć 1,5 metra na przeszkodę. Ty wiesz o mnie? Najładniejszy widok na morze. No, już ja wiem. Według mnie z Gosania, ale to moja subiektywna opinia. Stępka z kamienia. Córka rybaka, Bogu chwała. Uwiedziona przez dworaka książęcego. Po zaginięciu ojca została hersztem piratów nagrodą. Ale to legenda raczej. Storrada. Jej kwestia już wyjaśniona przez was. To moja córcia! Co mi w rasunku przydała? Dwóch wikingów mężów miała! A tego nie kochała. Znalazła się kochająca żonka. Mieszko! Zabrij hu! O, i jakże takie janderowe cudenka nosiła? Weź się dobrała z tymi rękami, okej? Okay? Jak cię emocje ponoszą, to idź się przewietrz na nasze moro. 395 metrów długość. A jak się już wyciszysz, to możesz stanąć jako eksponat w naszym Muzeum Figur Woskowych. Świetnie byś tam pasował. Mieszko! Co kochanie? Kosy mi nylili! Weź się, ty gościu niepokorowany, ja jeszcze nie skończyłam. Tak poza tym, teraz się mówi bursztyn, a nie jantar. Bo jantar to w Międzyzdrojach taneczny klub sportowy, w którym króluje zjawiskowa pani Ania, wspomagana przez prezesa Jarka. Ale co ty wiesz o tańcu? W waszych czasach nawet dans makabru, czyli taniec śmierci, nie był uznany. Ponurami! Ale jak się dzisiaj tańczy, pokażę wam super para, Wiktoria i Filip. Oklaski! Oh,
się uczyć, bo już na godzinę horror, historię mam pierwszą. No dobra, to powtarzam. Ludzie, z morza zwątpienia wyspa radzieńcy się wyłania. Bo ja chyba nareszcie znam odpowiedzi na te pytania. Oto z Babelu, 1124 rok. Unia Kalmarska, 1397. Storrada i raczej Świętosława wie, trzymajcie kciuki! Wyrób kabaretopodobny z panią Dorotą Sielewi. Całe przedstawienie chcieliśmy dedykować wszystkim sportowcom, ich rodzinom, trenerom oraz sponsorom. Dziękuję. Dalszy. Drodzy sportowcy i trenerzy, szanowni państwo, każda gala ma charakter szczególny. Taki niepowtarzalny klimat staramy się nadać naszej gali sportu. Podsumowując miniony rok sportowy w Międzyzdrojach, wybraliśmy najlepszych i najpopularniejszych w kilku kategoriach. Nasza międzyzdrojska gala sportu to podziękowanie całemu środowisku sportowemu za zaszczepianie naszym dzieciom i młodzieży bakcyla sportu ze wszystkimi pozytywnymi następstwami. Warto w latach swej młodości przeżyć przygodę ze sportem. Warto w pocie wykuwać mistrzostwo sportowe. Warto hartować swój organizm i swoją osobowość na trudy dorosłego życia. Uprawianie sportu daje wiele radości, ale też czasem gorycz porażki. Józef Piłsudski wypowiedział znamienne słowa: być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo. Zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska. Myślę, że sens tych słów można przełożyć na język sportu. Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo. Zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska. Dzisiaj wyróżniamy najlepszych. Dzisiaj wyróżniamy najlepszych w roku 2013. Ale kolejne lata to niezapisana karta. Każdy, kto pokochał uprawianie i wspieranie wybranej dyscypliny sportu, może tę kartę tworzyć. Mamy wiele możliwości uprawiania sportu. Utalentowaną młodzież, oddanych nauczycieli, trenerów, działaczy i sponsorów oraz rozumiejących potrzeby klubów sportowych, samorządowych. Gala sportu w Międzyzdrojach staje się już tradycją. Zadbajmy wspólnie, aby każdy sportowy rok spinać taką piękną klamrą. Kategoria najlepszy trener 2013 roku. Prezentacja nominowanych. Edward Hover, karate kyokushin. Jacek Wandachowicz, tenis stołowy. Sylwia Wandachowicz, tenis stołowy. Dariusz Cader, piłka nożna. Marian Kowalewski, piłka siatkowa. Piotr Karasiewicz, piłka nożna. Artur Sobolewski, zapasy w stylu wolnym. Anna Zjawińska, taniec towarzyski. W ubiegłym roku kapituła wskazała równorzędnie trzech trenerów. Byli to Jan Rączewski, klub sportowy Fala, Dariusz Bielski, Międzyzdrojski Klub Sportowy Bushido, Jacek Wandachowicz, UKS Progry. O ogłoszenie werdyktu kapituły.
poprosimy członka zarządu klubu sportowego Flota Świnoujście, panią Małgorzatę Dorosz oraz dwukrotnego olimpijczyka z Seulu i Moskwy, wicemistrza świata i Europy w biegu na 3000 metrów z przeszkodami, pana Bogusława Mamińskiego. Pierwszego miejsca. Mam zaszczyt ogłosić, że najlepszym trenerem, który zajął pierwsze miejsce, jest pan Artur Sobolewski. Międzyzdrojski Klub Sportowy Bushido, pani Sylwia Wandochowicz, UKS Problem Tenis Stołowy, a pan Artur Sobolewski reprezentuje UKS i Sport Zapasów Stołowych. Dziękuję.
2013 roku, a więc ten wybrany przez czytelników informatora samorządowego gminy Międzyzdroje. Prezentacja nominowanych: Edward Hober, karate Kyokushin. Jacek Bandachowicz, tenis stołowy. Sylwia Bandachowicz, tenis stołowy. Dariusz Cadek, piłka nożna. Marian Kowalewski, piłka siatkowa.
Piotr Kanasiewicz, piłka nożna. Artur Sobolewski, zapasy w stylu wolnym. Anna Wiarbińska, taniec towarzyski. W ubiegłym roku kapituła wskazała 3 równorzędne osoby. Były to Jacek Wandachowicz, Sylwia Wandachowicz, Anna Zjawińska. O ogłoszenie werdyktu kapituły prosimy starostę powiatu kamieńskiego panią Beatę Kruluk oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Międzyzdroja pana Jana Matka. Cały rok teraz z żoną przegramy. A tak poważnie chciałbym wszystkim podziękować, że za na mnie głosowali i myślę, że to nas motywuje do jeszcze większej pracy. Dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, to naprawdę bardzo miłe, jeżeli człowiek robi to, co lubi, jeszcze jest za to nagradzany. Chciałbym bardzo pogratulować wszystkim nominowanym, wszystkim laureatom, a podziękować szczególnie tym, którzy brali udział w całym plebiscycie, którzy zagłosowali na siatków. Dziękuję bardzo. Pierwsza w domu.
Szanowni Państwo, kategoria najlepszy sportowiec 2013 roku. Prezentujemy nominowanych w tej kategorii. Klub biegacza sportu lekkoatletyka Radosław Płeczek. MKS Bushido Karate Kyokushin. Dominik Sawicki, Oliwer Rudnicki. Taneczny klub sportowy Jantar, taniec towarzyski. Są to pary. Marcin Wojtkowiak i Justyna Gierłowska, Filip Marchalewski i Wiktoria Kaszubowska. Uczniowski klub sportowy Chrobry, tenis stołowy, Anna Zielińska, Wioleta Witkowska, Adriana Kołaszewska, Weronika Zygan, Agata Konicka. Uczniowski klub sportowy Gim Sport, zapasy w stylu wolnym. Natalia Jaworska, Paweł Kopaczka, Adrian Jaworski, Aleksander Kopaczka. Klub sportowy Fala, piłka nożna. Piotr Bursa, Ernest Paszek, Krzysztof Gawina, Katarzyna Wojciechowska, Sara Sporszyn. O ogłoszenie werdyktu prosimy burmistrza Międzyzdroju, pana Leszka Dorosza, oraz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdroju, panią Iwonę Banachowicz. W ubiegłym roku kapituła wskazała równorzędnie pięcioro najlepszych sportowców. Byli to Dominik Sawicki, Natalia Jaworska, Marta Smętek, Justyna Gierłowska i Marcin Wojtkowiak oraz Anna Zielińska. Dobry wieczór. Miło mi, że... mogę rozpocząć od odczytania czwartego... Nie, ja mam piąte. Korzystając z okazji, że jestem wszystkim sportowcom, działaczom, trenerom, wszystkim wam, drodzy sportowcy, szczere gratulacje i życzę wam, żeby w tym roku tych medali osiągnąć było jak najwięcej. My nie będziemy przeszkadzali, obiecuję. Jak się będzie dało, to pomożemy z dużą radością. Wszystkiego dobrego i zaraz będziemy czytali. Czyli ja zaczynam. Piąte miejsce, Paweł Kopaczka, zapasy w stylu wolnym. Czwarte miejsce, Natalia Jaworska. Miejsce trzecie, Dominik Sawicki. Thank you.
Szanowni Państwo, to nasze zdumienie wynika z tej obfitości sportowców w naszych Międzyzdrojach, za co wszystkim trenerom, działaczom i przede wszystkim naszym dzieciom i młodzieży bardzo, bardzo dziękujemy i powiem szczerze, bardzo Wam zazdrościmy tego, że możecie odbierać statuetki za to, że jesteście najlepsi w sporcie. Gratuluję! Gdzie masz zęby? Chciałam podziękować wszystkim, mojemu trenerze, mojej pani wiceprezes, mojemu tacie i wszystkim, którzy na to posłali. Dziękuję. Dziękuję bardzo, to było ogromne wyróżnienie i dziękuję także wszystkim osobom, które od zawsze mnie wspierały. Dobry wieczór Państwu. Dziękuję bardzo za tak duże wyróżnienie. Nie spodziewałam się. I przy okazji w imieniu całej drużyny chciałabym bardzo podziękować Panu Kawince i Cedzie Virgo oraz wszystkim, którzy nas wspierają. Dziękuję bardzo. Jest mi niezmiernie miło odbierać tutaj tą nagrodę. Wydaje mi się, że nie byłoby mi tutaj, gdyby nie pomoc przychylnych mi osób. Chciałbym przede wszystkim z tego miejsca podziękować mojemu trenerowi Tomaszowi Kozłowskiemu za perfekcyjne przygotowanie zawsze mnie do najważniejszych startów w sezonie. Również chciałbym podziękować prezesowi Kuzów Sporting, panu Bogusławowi Mamińskiemu oraz całemu zarządowi, jak i miasto Międzyzdroje na czele z burmistrzem Agnieszką Dorożą. Dziękuję bardzo. Najpopularniejszy sportowiec 2013 roku, który został wybrany przez mieszkańców gminy Międzyzdroje. I prezentujemy nominowanych. Klub biegacza Sporting, lekkoatletyka, Radosław Kłeczek. Międzyzdrojski klub sportowy Bushido, Karate Kyokushin, Dominik Sawicki i Oliver Rudnicki. Taneczny klub sportowy Janta, taniec towarzyski, Marcin Wojtkowiak, Justyna Gierłowska oraz Filip Marchalewski i Wiktoria Kaszubowska. Uczniowski klub sportowy Chorobry, tenis stołowy, Anna Zielińska, Wioletta Witkowska, Adriana Kołaszewska, Weronika Zygan, Agata Konicka. Uczniowski klub sportowy Gimsport, zapasy w stylu wolnym, Natalia Jaworska, Paweł Kopaczka, Adrian Jaworski, Aleksander Kopaczka.
sportowy Fala, piłka nożna. Piotr Bursa, Ernest Paszek, Krzysztof Gawina, Katarzyna Wojciechowska, Sara Sporszy. A wyniki głosowania mieszkańców ogłoszą i statuetki wręczą dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, pani Angelika Gałecka oraz osoba bardzo otwarta na potrzeby klubów sportowych, prezes zarządu SPA Bagiński Chabinka, pan Stanisław Chabinka. Najpopularniejszymi sportowcami równorzędnie byli Adriana Kołaszewska, Wiktoria Kaszubowska i Filip Marchelewski, Dariusz Kozłowski, Dariusz Cader i Dominik Sawicki. Dobry wieczór Państwu. To dla nas duży zaszczyt, że możemy wręczać nagrodę dla najpopularniejszego sportowca. To jest Państwa nagroda. Dobry wieczór Państwu. Jest mi niezmiernie miło i zaszczyt i honor dzisiaj uczestniczyć w tej gali. Chcę powiedzieć tak, że w firmie wyznajemy takie hasło. Człowiek to inwestycja. Również sportowcy i wszyscy Państwo, którzy uczestniczycie w tej gali, a szczególnie sportowcy, to inwestycja. Tym bardziej jest mi miło i z wielką radością dokładam niewielki udział w tych osiągnięciach. Wszystkiego dobrego gratuluję wszystkim zwycięzcom, wszystkim nominowanym. Wszystkiego dobrego. Samych sukcesów. Piąte miejsce zajęła Violetta Witkowska. Trzecie miejsce Agata Kolicka. Drugie miejsce Weronika Zygan. Pierwsze, Adriana Kołaszewska. Chciałabym podziękować i wszystkim, którzy za mnie głosowali.
Uśmiechnij się. A zęby masz? Dzięki. Chciałam podziękować rodzicom trenera. Szanowni Państwo, teraz odbędzie się losowanie nagród wśród mieszkańców, którzy wzięli udział w konkursie, wypełniając kupon z informatora samorządowego gminy Międzyzdroje. Do losowania kuponów zapraszamy fundatorów nagród. Hotel Amber Baltic ufundował voucher dla 2 osób na kawę i ciastko w kawiarni Wiedeńskiej. Zapraszamy na scenę panią Annę Ciosmak, kierownik marketingu w hotelu Amber Baltic. Głosowanie będzie odbywało się w ten sposób, że osoba losująca wyczytuje kupon. Jeżeli nie ma osoby na sali, a wszystkie dane na kuponie się zgadzają, to wówczas tą nagrodę, ten kupon wkładamy do nagrody, a referat promocji te nagrody przekaże. Klub sportowy Jantar ufundował nagrody rzeczowe. Są to książki dla dzieci oraz obraz. Zapraszamy prezesa klubu, pana Jarosława Marchaleckiego, do losowania nagród. Panie
Chabrowska. Czy jest pani Olga? Nie ma. Nagrodę przekażę. Dobrze, Julii Prezydent. Pani dyrektor Anna Marczak ufundowała zaproszenie dla dwóch osób na kawę i ciastko do restauracji. Ponieważ pani dyrektor jest nieobecna do losowania tej nagrody, zapraszamy osobę widowni. Jeśli mamy środkę na rysie lub osobę, która by chciała się losować, to jest chętny z państwa, zapraszamy. O, mamy już środki do losowania. Osoby do losowania, dziękuję bardzo. Prosimy o wylosowanie jednego kuponu. Zamierzajcie i wylosujcie. Czary mary. Czary mary. Sandra Czyż. Czyż sam, czy jest Sandra Czyż? Między zdroja wiedza, bo jej chyba nie ma, więc przekażemy nagrodę, tak? Ale dziewczyny, mówicie, zostańcie z nami. Zostańcie z nami. Dlatego, że prosimy o wylosowanie kolejnych 5 kuponów, które ufundował Gabinet Figur Woskowych pani Katarzyna Gołos. Ufundowała 5 podwójnych zaproszeń na seans do Planeta. Także prosimy o wylosowanie 5 kuponów. O jest. Jest tylko numer. Paulina Paula. Aneta, zobacz. Oliwia. Aha, Oliwia. Nie, Sofia. Nie. Italiana to jest makarony. Ja i Janina Osoba. Głosując na najpopularniejszych, szanowni państwo, to są emocje, dlatego zasadzamy do ludzi. Ale mamy numer telefonu, przekażemy pani osobą. Dariusz Kozłowski. Nie kłamie. Dobrze mieszaj. Bartosz Ossowicz. Bartosz Ossowicz. Trzecie. Jeszcze szósty. Krispin Traut. Jeszcze jedno. Tak, ja. Wierzę w was. A! Tomasz. Ktoś tam zygan. Tomasz! Tomasz? Nie, to... Tak, Tomasz zygan. Jesteś taki? Tomasz. Tomasz. Tomasz zygan. Dziękuję. Zapraszamy państwa zygan. Jest! Zapraszamy po odbiór nagrody. To Tomasz, nie? Zastępstwie pani Barbara Zygan. Dziękuję bardzo. Gratuluję. Potem Weslina ufundował karnet. 10 wejść na nowo otwarty basen, saunę suchą, saunę parową oraz prysznic wrażeń. Zapraszamy do losowania 10 karnetów. Jest tylko jednego karnetu, panie sekretarzu. 10 karnetów. 10 karnetów, 10 wejść. Ale się rozpędziłem. Jest na sali Anna Śledewska? Jest numer
dostarczymy. Bardzo dziękujemy, dziewczyny. Następnie prosimy przedstawiciela Urzędu Miejskiego Międzyzdroja do losowania, a Urząd Miejski ufundował nagrody rzeczowe, gadżety sportowe i reklamowe. Pozwolicie Państwo, jako przedstawiciel referatu promocji, że zapowiem moją koleżankę, Joanno. Proszę o losowanie trzech kuponów. Dobry wieczór Państwu. Żubicka Małgorzata. Paula Szach. Jest może z nami? I Sołtysia Jasia. Spadło. Dziękujemy. Uwaga, uwaga. Uczniowski Klub Sportowy Probry ufundował dwie rakietki z podpisami drużyny żeńskiej pierwszej ligi tenisa stołowego. Zapraszamy do losowania przedstawiciela Probrego Międzyzdroje. Jest pani Sylwia Wandachowicz. Dziękujemy bardzo. A to jeszcze jedną rakietkę mamy? A wiemy. Pan Mateusz Śliwiński. Dołożymy wszelkich starań, proszę Państwa, żeby wszystkie upominki i nagrody dotarły do tych szczęśliwców. Klub Sportowy Fala jest fundatorem kolejnych nagród. Są to gadżety klubowe, jak również piłka nożna. Zapraszamy na scenę prezesa klubu Janka Rączewskiego. Witam serdecznie ponownie. Postaram się mocno losować, długo mamy czas. Pierwsza nagroda na zimę, szalik i czapka. Jest to tajemnicza Monika z numerem telefonu komórkowego. Czyli czapka i szalik idzie do pani Moniki. Brazuka Mistrzostwa Świata. Już niedługo tą piłą tą grać. Polski na 800 metrów, mistrza uniwersjady, wiceprezesa klubu biegacza Sporting Międzyzdroje, pana Ryszarda Ostrowskiego.
nie tajemnicza Monika, ale numer telefonu jest. Druga będzie. Trzeba chyba zadzwonić. Jest fundatorem talerzyków reklamowych, koszulek klubowych. Zapraszamy przedstawiciela UKS Gim Sport lub prezesa panią Danutę Jakubiak. A, dzieci, proszę, dobrze. Lewandowska, numer telefonu.
Rozceny z życia małżeńskiego. Ile jeszcze mamy? Znowu polewę. Może jakąś przerwę? Znowu polewę. Kasia Wojciechowska. Kasia Wojciechowska, szczęśliwe dni z panią Bartą Rybotycką. Tarcku, Kraków. Czy jest pani Katarzyna? Ale to nie nasza Katarzyna. A to nie wasza Trzeba Kasia? Sprawdzić numer telefonu. Nie, to nie ten numer telefonu. I to, co najważniejsze, uważam, że Artur mieszaj dobrze. Ostatnie zaproszenie jest na uroczystą galę uciśnięcia dłoni do sekcji VIP i dla osób dorosłych z możliwością uczestnictwa z artystami w kolacji. I tą nagrodę wygrał pan Chmielmaj. Brawo. Także dziękujemy, dziękujemy bardzo, życzymy miłego wieczoru, zabawy i wszystkim sportowcom, tym, którzy byli nominowani, tym, którzy wygrali, bądź wszystko przed nimi, wszystkiego dobrego. A w imieniu organizatorów bardzo dziękujemy wszystkim sponsorom za ufundowanie pomników na bardzo, bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, zbliżamy się do finału. Przekazaliśmy najlepszym i najpopularniejszym 19 takich Oscarów, tak można powiedzieć. 20 statuetka znajdzie się w gablocie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach na pamiątkę tego wydarzenia. A teraz wszystkich właścicieli takiej statuetki zapraszamy na scenę do wspólnego zdjęcia. Gratulujemy oczywiście wszystkim nominowanym. Poczekajcie, poczekaj, niech się ustawią. Niech się ustawią. Ale ja chcę mieć pojedynczy. Ale to niech się ustawią. A teraz mamy wszystkich najważniejszych. W nowym sporcie. Wszyscy przyszli. Rok 2013. Uwaga, wszyscy do zabrony. Uśmiechamy.